Hej, ja jestem Zwirbom i chciałem was serdecznie powitać w 8 odcinku naszej serii gry Dithmarschen w Europe Universalis 4, gdzie naszym celem jest zdobycie osiągnięcia lekcji spod Hemingstedt. Jest 16 lipca 1496 roku. No jak to teraz sobie dobrze przypominam, mieliśmy tutaj pociągnąć za spust na Utrecht przy jednoczesnym wezwaniu dodatkowo Verdun. No więc tutaj zwołujemy naszych sojuszników, czyli Oldenburg i Brandenburgia. No i czas na... Dobra. I teraz tak, możemy dostać republikańską tradycję kosztem merkantylizmu, albo na odwrót, poprosimy o ten jakże zacny merkantylizm. Dobra. Tutaj bitwa jest zakończona. Ja bym w takim razie tutaj na razie zostawił pułk piechoty i samemu ruszył tutaj do Verdun. Okej. Dobra. Tutaj zostawiłbym też pułk piechoty, tak na wszelki wypadek. Dlaczego ja nie mogę tutaj przejść? Ach, nieważne. No dobra. Teraz tak, pytanie. Nasz sojusz, widzę, czyby Mecklenburgia zerwała sojusz z Verdun? Ha, no nie. No to dlaczego nie przyjęliście? No nie wiem. Dobra. Tutaj mam do czynienia z naszą armią. Tutaj będą mi obrygać niestety moje nieszczęsne Dithmarschen. Jak widać, nasza flota sobie radzi nie najgorzej. No dobra. No to ja w takim razie sobie pójdę tędy grzecznie. Pokonamy armię mecklenburską. Mecklenburgia jest, że tak powiem, kill. Odłączamy jeden pułk piechoty, żeby tutaj zablokować. Idziemy teraz tutaj na Saxe-Lauenberg. Tutaj dokonamy stack wipe'u. Tutaj zostawiamy sobie też pułk piechoty. No i teraz jest pytanie, kto nam tu jeszcze został? Mecklenburgia jest już okupowana, powiedzmy. Saxe-Lauenberg też. Verdun też jest blokowane. Utrecht, czyli została tak naprawdę Genua i Lucca. Czy ja mogę w ogóle tam dotrzeć? Nie, nie mogę. Nie, nie mogę. No dobra, no to w takim razie bierzemy naszą armię. Z artylerią łączymy to wszystko. Nasz tutaj generał miał bardzo dobre obleganie, więc bierzemy całość wojska, no może poza... Stawmy pułk piechoty, reszta zaś tutaj pójdzie. Szybko oblężymy Saxe-Lauenberg i potem będziemy ruszać dalej w wycieczkę krajoznawczą po wszystkich tych mniejszych państewkach. Tutaj jest ten Lüneburg, który jest w sumie gwarantowany przez kolonię, która kolonia by nie przyjęła. No i jest tam Holandia, Hamburg i tak dalej. No i tutaj widzimy, że to nasze oblężenie idzie całkiem sprawnie. Ja będę musiał powoli zacząć myśleć o rozbudowie naszej floty handlowej, tak jak wspominałem. Możemy utrzymywać 24 statki i możemy... kogo my tu mamy? No, tutaj widzę genuańską armię. Dobra, Lauenberg jest zdobyty, to teraz wysyłamy ciebie tutaj, żebyś szybko oblężył Rostock. I potem ruszymy całością do Stade. Przy okazji będziemy chcieli poprawić oczywiście sobie nasz... rozbudowa floty do 75%, a bardzo chętnie. Ja sobie to zaraz będę chciał rozbudować flotę. Idealnie byłoby nawet o 14 tych statków. Więc tak, krótki czas budowy, krótki czas budowy, krótki czas budowy.
Krótki w miarę czas budowy to jest 15, 20. I teraz gdzie mamy najkrótszy czas budowy? Tutaj w Holandii 348 i tutaj 352. No dobra, no i w takim razie tak zbudujemy sobie te nasze statki. Będziemy mieli 24 statki. O, i Rostock upadł. No to teraz lecimy sobie do Stade, jak gdyby nigdy nic. Dwie galery zostały pobite. No i teraz jest pytanie. Ja bym chciał tutaj gotówkę od was, reparację, żebyście anulowali... Nie, nie chcę, żebyście anulowali. Chcę, żebyście na pewno anulowali sojusz z Werdeu, żebyście nie mieli Hamburgu, Bremy jako rywala. Dzięki temu będę miał jak najwięcej... Dzięki temu będę miał jak najwięcej prestiżu. Pewnie nie za dużo. A nie, 6 prestiżu dostaniemy. No więc tak, całkiem znośnie. Tutaj pójdziemy, Stade jest oblegane. Tak samo zrobimy z Lauenbergiem. Reparacja, gotówka. Anulować rywala. Dobra, byśmy trochę zmniejszyli, bo mi bardziej tak naprawdę tutaj zależy na jak największym prestiżu, jak najdłuższym tak naprawdę w sumie rozejmie, bo dzięki temu będę miał zapewnione, że nie będą mogli dołączyć do ewentualnej koalicji przez najbliższe paręnaście lat. Tutaj byłaby koalicja złożona z tego z Luneburga, Holandii, Utrecht, Bremy i Hamburga, czyli ogólnie rzecz biorąc bez problemu to będzie. No tutaj oblegajcie, oblegajcie moi mili chłopcy. Uhuhu, ktoś przestał być dla nas rywalem. Właśnie, kto jest teraz dla mnie rywalem? To jest dobre pytanie. Brabancja i Klefs. I jak dobrze pamiętam, Brabancja za niedługo nam się skończy z nimi rozejm i wtedy będziemy mogli zaatakować na nich i skonsumować do końca Brabancję. Utrecht upadł, bardzo dobrze, bardzo fajnie. No to sobie tutaj już mogę zgromadzić armię w jednym miejscu, hop. No i Stade jest zdobyte. No i tak naprawdę tutaj chyba nie powinno być zbyt dużego problemu. Tak, tu już tylko dwa państwa wejdą w ewentualną koalicję. Ale ja chcę to zrobić przez ciebie. Nie przez Utrecht, dobra. Czyli ja chcę od ciebie gotówkę. No i tyle. Czyli tak. Negocjujemy z Werdeu, aneksję 171 dukatów. No i drobna tam koalicja jakaś. Dobra, to w takim razie czas jest na ulubiony proces, czyli korowanie. Tutaj mamy, na razie zostawimy ten fort, bo dzięki temu szybciej tutaj zejdzie to nieszczęsne Destruction, czy tam Devastation. I tutaj tak, Oldenburg i Brema, to jest część tego state'u. Dobra. Ile mogę mieć teraz statków dalej? 24, ok. No i teraz byłoby ewentualnie dobrze pokombinować jakoś... Nie wiem, co wy robicie. Nie wiem, co wy kombinujecie robić. I zobaczmy, jaki jest w ogóle stosunek sił. W sumie nasza flota handlowa moich sojuszników powinna spokojnie pokonać flotę genuańską i z Lukki. A dobra, a tak dla ciekawości zobaczmy, jak co by się stało, jakbym tutaj chciał z wami po... Oj, to by było bolesne troszeczkę. Co nie zmienia faktu, że będę sobie ostrzył ząbki na Utrecht. I musimy oczywiście zaakceptować, czyli tak w Stade stracimy. No musieliście teraz stracić, bo jakbyście stracili to ciutkę wcześniej, to wtedy bym płacił mniej za korowanie tej prowincji, a teraz jakbym anulował proces korowania, no to stracę połowę punktów zainwestowanych, więc by się nie opłacało anulować jeszcze raz, więc no niestety. No ale dostaniemy plus jeden do base taxa w Geldern. No i
taka ładna całkiem tutaj to jest ta prowincja, przyznam. W ogóle jest już zostało niecałe 2 lata. Dobra. Będę musiał jakoś pomyśleć sensownie, jak z tą flotą zrobić. I to jest tak, jakbym chciał handlować, chronić tutaj to 0,18, a z Lubeki... Dobra, to na razie wyślijmy do Lubeki dodatkowe 5 statków. To jest to, co lubię, taki dochód. Teraz pytanie jest, czy... Tak, tutaj rynek mamy, tutaj mamy, czy tutaj było coś? Nie. Tutaj za to rynek mamy, tu nic nie mamy. Tutaj mamy tylko ryby. Tutaj co było? Tutaj też tylko ryby. Czy tutaj mam zbudowany warsztat? Mam zbudowane warsztaty i tutaj będą te fabryki tekstylii. Możemy wsadzić trochę punktów dyplomatycznych lub większą agresywną ekspansję. Wolę oczywiście wsadzić punkty dyplomatyczne. Teoretycznie mógłbym, tylko problem jest taki tutaj. I teraz tak, możemy zmniejszyć merkantylizm albo odmówić zmiany polityki handlowej. Więc będziemy musieli odmówić zmiany polityki handlowej. Przez to kupcy będą strasznie na nas obrażeni. Jedyna dobra rzecz z tego jest taka, że moglibyśmy jakąś prowincję im wcisnąć, żeby ich odobruchać. Pewnie to zrobimy ze Sztadę. O, tutaj mamy nawet doki, czyli będziemy mieli więcej żeglarzy. Mamy też nową umiejętność i tą nową umiejętnością będzie wzięcie chyba darmowych urtaksów tak naprawdę. Dzięki temu możemy już teraz sobie wziąć darmowe urtaksy. Będziemy troszeczkę więcej gotówki zarabiać. Tutaj będziemy mieli gdzieś jeden statek dodatkowy. Chroń handel w Lubece. No i Sztada jest już skorowane. W takim razie to zmieniamy w state. Wydajemy całe 36 punktów. I możemy to wrzucić kupcom. No i tak to zrobimy. Co prawda na ten moment oni będą strasznie oburzeni. W sumie dlaczego tutaj mamy taką wysoką autonomię, to ja się nie... Nie ogarniam dlaczego, no ale cóż. A, no tak, bo 25% dostaliśmy z tego wydarzenia. Utrecht chce z nami pokój, na razie nie, podziękujemy. No, póki co możemy sobie siedzieć spokojnie, chyba dużego worek jeszcze nie mamy, mamy 1,97, czyli ogólnie rzecz biorąc możemy sobie na spokojnie na razie brać to, co chcemy. Mamy flotę. I jeszcze raz, co ten mi dawał modyfikator? Szybsze budowanie statków i mniejsze koszty utrzymania. Dobra. Możemy wziąć nową politykę, czyli rywal naszego rywala, czyli Trevir. Musi mieć wysoką o nas opinię. Tylko dajcie mi Trevir. Trevir dajcie, a jak umrę, pochowajcie. Strasznie mi zaschło w gardle po tym ostatnim stwierdzeniu. Czyli tak, zwiększyłby naszą siłę o 0,17. A zobaczmy. Zacznijmy tutaj. Zobaczmy się, jaka będzie różnica. Mamy teraz 8,98. Przeciwko było 12. 9,40. Dlaczego nagle spadła nam tak ta siła handlowa? To na ten moment nie mogę udzielić odpowiedzi łatwej. No więc nic, na razie tu będziemy musieli w takim razie trochę więcej chronić handlu. A, no tak, straciliśmy też trade efficiency przecież z powodu kupców. Wcześniej byli bardzo radośni, teraz są troszeczkę... no, w nie najlepszym nastroju. Nazwijmy to tak. Tutaj możemy wysłać emisariusza do państwa kościelnego, ale wolę też nie przesadzać tutaj z tymi wpływami kościelnymi. Dobra, Brabancja. O, skończył nam się rozejm z Brabancją.
teraz pomyślmy. Możemy na ten moment przestać poprawiać relacje z wiadomo kim. Ja bym sobie tutaj poszedł, jak gdyby nigdy nic, po prostu spuścił łomot, bo tak, Utrecht jest troszkę biedniejszy. No dobra. Chcę podbić Brabancję. Okej. Więc robimy tak. A piechota pójdzie sobie tutaj do Limburga. Oblegać Limburg. Ba, nawet możemy pomyśleć to w tak sposób, że jeśli by się nam udało szybko zdobyć Brabancję, no i tak musimy... No oczywiście wolę stracić dukat niż tam... niż tracić dobro produkowane i zwiększyć autonomię w prowincji. Jakbym chciał wziąć samą Brabancję, jak to by się skończyło dla mnie? To by się skończyło dla mnie dosyć źle. Więc po prostu sobie tutaj Brabancją pewnie ponownie przedłużymy tylko rozejm. I przy okazji będziemy mogli upokorzyć. W sumie tak jakby się zastanowić, to można było wywołać po prostu wojnę o show strength. Tutaj teoretycznie, ale tak bardzo, bardzo teoretycznie, w przyszłym roku mógłbym wziąć Utrecht jako taki. Wtedy mielibyśmy kolejną... O, no i Brabancja jest zdobyta, bardzo fajnie. Większą armię mogę się wziąć stąd sobie. Możemy dostać prestiż. O, ja poproszę prestiż. Prestiż zawsze chętnie przygarnę, przytulę. Dzięki temu powinniśmy... O, no praktycznie teraz już byłaby tylko koalicja zbyt duża, a nie masakrycznie duża. Zwiększmy sobie, poprośmy o gotóweczkę, o reparacyjki i nie miej rywala za Holandii. Ohoho. No tak, to już możemy poczekać chwilkę w takim razie, to nam się nie spieszy. Możemy wziąć kolejne idee administracyjne. Możemy przedłużyć sobie podatki wojenne, bardzo chętnie, za darmo. Limburg jest zdobyty. Tutaj się udamy do Holandii. Właśnie, czy nasza armia... No nie, nasza armia nie może mieć więcej. Uhuhu, no no no. Kogo my tu mamy? Dzień dobry i do widzenia. Dobra. Teraz macie chronić handlu tutaj w kanale La Manche. I teraz jest pytanie, co nasz władca miał, jakie miał cechy? On był tak skorumpowany. Dopóki jesteśmy przed czasem z technologią, to nie jest taki problem. On jest zwłaszcza do tego dosyć młody. Problem jest teraz na razie inny. Taki, że ta republikańska nasza tradycja nie jest zbyt wysoka. I na razie nie mieliśmy jeszcze ani jednego wydarzenia, które pozwoliłoby nam zamienić stabilność na republikańską tradycję. Więc weźmiemy sobie nowego. Zobaczymy, czy będzie... O, jest młodszy. I może będzie miał nawet lepszą cechę. Więcej dóbr produkowanych. No po prostu cudownie. Idealnie, no niestety nie możemy wziąć nowej misji. Wycofujemy, poprawiamy dalej relacje z Minsterem. No i... A, no i teraz musimy już w końcu pomyśleć. Jakbym chciał wziąć faktycznie Utrecht teraz, w tym roku. No to jest zbyt duża koalicja jak na mój gust, więc po prostu prosimy gotóweczkę. Skończ rywalizację. Reparacyjki. Czy mogę coś sensownego tutaj wziąć? Chyba nie. No to w takim razie podpisujemy pokój z Utrechtem. Jesteśmy bogaci o sporą gotówkę. Właśnie nie pamiętam, czy ja w końcu wziąłem to... Nie, nie wziąłem. Wybaczenie. Nie jałmużny, tylko lichwy chyba. Czyli dobra, to weźmiemy sobie... zadłużenia. Dobra, czyli tak, z wami mamy problem z głowy. No i teraz ewentualnie byłaby sama Brabancja. Holandia. Z kolei z kim ty masz? Szkocja i Klefs.
To jakbym tobie wywołał wojnę, to miałbym wojnę z tymi wszystkimi panami. To ja podziękuję na razie. Choć też muszę przyznać, że ostrzę sobie ząbki. Jakbym wywołał jakoś jakimś cudem wojnę wam, to bym miał wojnę wtedy z Francją, co mi się też nie uśmiecha. No to trzeba będzie w takim razie chyba Brabancję też na razie zostawić, po prostu upokorzyć, żeby mieć większy power projection, reparacje wojenne, gotówkę. Nie miej za rywala mnie. I stwierdzić, że Breda nie jest już twoim korem. A będzie dobre. Czyli tak, tutaj mamy kolejną wojnę, powiedzmy, z głowy. Mamy dzięki temu większy power projection. No i teraz pytanie, kogo my możemy wziąć za rywala. Moglibyśmy wziąć kolonię za rywala. Ja nie pamiętam. Mój wasal przygarnął te dwie prowincje jako klejmy. To w takim razie bierzemy sobie kolonię jako rywala. Popatrzmy, czy kolonia ma w ogóle jakieś... czy kolonia ma jakieś tutaj w ogóle wojsko? Ma 5000 żołnierzy raptem. Tutaj macie... A wy nie macie tutaj fortów. Oj, to peszek straszny. Nasz manpower jest w sumie, jak na nas, całkiem niezły. Moglibyśmy pójść go upokorzyć. Dostaniemy wtedy punkty. Albo moglibyśmy wziąć te dwie prowincje. Tylko problem z tym, że ja wtedy musiałbym mieć... Idealnie. To jest po prostu takie szczęście. No dobra, no to w takim razie. Bierzemy, chcę podbić Paderborn i Westfalen, tylko już nie pamiętam. A, bo to jest część Westfalii, dobra. Tutaj sobie podzielimy armię, oczywiście, żeby wszystko tutaj jak najszybciej przyblokować, obrężyć. Poproszę na razie akces militarny od tych panów. Sklefs, dobrze. Czy wy macie jakieś forty? Nie, nie macie. Dobra. No bo to wydajmy te punkty administracyjne. Nie pamiętam, czy Krews mam za rywala, ależ mam za rywala. Bardzo dobrze. Dobra. Czy ja w ogóle już teraz mógłbym wziąć prowincję? Mogę. Mogę. Dobra. To tak czy siak teraz. Wycofujemy stąd akces militarny. Może troszeczkę się pospieszyłem tutaj z tym wycofaniem się z akcesu militarnego. Chociaż w sumie, jak wywołam wojnę, to będę mógł ruszyć, zmierzyć z dwóch stron. A oni będą musieli tutaj tymi dwoma fortami się przejmować. Dobra, popatrzmy. Tutaj mamy dalej ten duży unrest, ale ten unrest powinien za niedługo sobie pójść precz. No i teraz w takim razie przyszedł ten kochany moment. Ja będę chciał was tak naprawdę upokorzyć. Bo jeśli wezmę te dwie prowincje, to i tak już będę miał dużą agresywną ekspansję, więc tak. Ja będę chciał was upokorzyć. Okej. Tutaj zostawiamy pułk piechoty. Tutaj zaś idziemy w ten sposób oto. Bierzemy artylerię, hop, od kolonii bierzemy tak, jaka to będzie ta koalicja, Lüneburg, Hamburg, Brema, Utrecht, Holandia. Holandia w tym momencie jest z nami w wojnie, z Utrechtem mamy rozejm, Brema, no może Brema ewentualnie, Hamburg i Lüneburg mogliby coś założyć,
Ale to jest na ten moment troszeczkę za mało. Anulujcie akces i wszystko jest w porządeczku. To miało trafić do mojego wasala, nie do mnie. No nic. Dobra, tutaj możemy wycofać. No nic, najwyżej naszego wasala po prostu anektujemy ręcznie. Kurczę, szkoda, bo tak to zużyje więcej po prostu punktów administracyjnych, niż bym to chciał. Tutaj... O, chciałem to... O, możemy wziąć nową technologię wojskową, nie, podziękuję. Możemy dostać za punkty, kosztem punktów administracyjnych lojalność kupców, no i poproszę. W ogóle ja tu muszę zacząć myśleć o doradcach plus 2. Ile zarabiam? 5 dukatów jeszcze. Czy mógłbym poprosić stąd o... Ty byłbyś plus 2. A tutaj nie mam niestety żadnego. Dobra, weźmiemy sobie Reimera von Hochwordena. Teraz jesteśmy ledwo z gotówką do przodu. Ten fort tutaj w Stade, no nie oszukujmy się, on jest tam na ten moment potrzebny jak pięć do nosa. Czegoś tak. Tutaj będziemy sobie powoli grzecznie oblegać, jak gdyby nigdy nic wszystko. Tutaj ta armia musi sobie pójść tędy. I jak skończymy korować te dwie prowincje, to wtedy będziemy mogli podpisać pokój z Klefs i z Holandią. Dobra, teraz czas na Holandię. Czekam, czy zwyciężymy w tym starciu. Wychodzi na to, że zwyciężymy. I... cacy. Reparację proszę. Anuluj sojusz ze Szkocją. Z nimi zarywala tych państw. I gotówkę proszę bardzo. A i Klefs też możesz nie mieć. Okej, okay, to w przyszłym miesiącu powinno im się zmienić w końcu. Jeszcze nie? O dziwo. To już przyszłem na 100%. Nie? Dobra. Zostawmy całą piechotę i kawalerię. Artyleria pójdzie sobie tutaj. No, 35% od razu. Różnica między niebem a ziemią. Ok, 57. Tutaj kolonia teraz. O, nawet kolonia może się jeszcze odkuje. Walczę z Brabancją. Tego, kto kogo zaatakował? A, kolonia zaatakowała Brabancję. Czyli taki troszkę cripple fight, nazwijmy to. Dobra, to od Holandii poproszę. Chcę mieć jak najwięcej prestiżu, jak najwięcej gotóweczki. Jaka jest w tym momencie moja inflacja? Ciutkę za dużo cały czas. No i teraz tak. Ile teraz zarabiam dukatów? 6. No naprawdę 6 dukatów zarabiam. Ha. No i tak jak powiedziałem, poczekamy teraz na... Ja sobie tutaj stanę w Verden, czyli w Stade, żeby nie było tych separatystów, nie doszło do wybuchu buntu. Jak tylko nam zjedzie War Exhaustion i War Over Extension, to ten problem zniknie niczym sen złoty, a tutaj weźmiemy sobie po prostu opcję Show Strength, czyli dostaniemy po 100 punktów każdego typu Monarch Power. Ale i co najśmieszniejsze, nie doszło jeszcze do powstania kolonializmu. Ha. Wychodzi na to, że moglibyśmy my wziąć eksplorację i być może udałoby nam się wygenerować. Kolonializm, tylko problem jest taki, że zanim ja wezmę tę ideę, to minie sporo czasu, że do tego czasu na 100% już powstanie ta instytucja. No i mamy 100%, bardzo dobrze. Zacznijmy dalej poprawiać sobie. A, tutaj mamy już poprawione relacje na maksimum. Jeśli się wycofamy z wojny, razem spadnie nam o 25.
ale będziemy mogli to załatać, że tak powiem, podarunkiem, więc będziemy zaraz przystąpimy do integracji Minstera na nasze łono. No i tutaj nie ma co kombinować, po prostu bierzemy sobie te 100 punktów. Wszyscy są grzeczni i zadowoleni. I możemy wziąć sobie trzeciego rywala i tym trzecim rywalem mogłoby być na przykład po... O Boże, co tu się stało? Druga wojna koalicyjna. Czy Polska znowu po prostu przesadziła? Polska ma chyba jakieś tendencje samobójcze. Tak czy siak, tutaj bierzemy to na pełne kory. Co prawda zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć biedny teren. Zrobiono co? 6 developmentu, no ale tutaj już po integracji wasala będzie troszkę lepiej. Teraz tylko pytanie, czy ja w ogóle mogę was... Aha, jeszcze 2 lata i tak czy siak będziemy musieli poczekać. No nic, musimy przydzielić grunty klerowi, czego nie przepadam. No i pomyślmy. Na pewno chciałbym przekazać te nowe ziemie. Teraz mamy 4, 8. Co moglibyśmy jeszcze ewentualnie klerowi wcisnąć? O, no i dobrze. Dithmarschen jakby nie patrzeć. Nie jest takie bogate. I te dwie prowincje. Dzięki temu będziemy mieli więcej gotówki z podatków. I tutaj mamy nawet świątynię, czyli fajnie. No i w tym momencie się z wami pożegnam. Co mogę powiedzieć? No, mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj możemy sobie dobrać jeszcze rywali. Weźmiemy sobie Szkocję. No, Szkocja, my Szkocja. Pewnie teraz nie będę mógł wziąć... No, oczywiście nie mogę wziąć... W ten sposób sobie zablokowałem możliwość wzięcia Francji za sojusznika, co jest troszkę smutne. Wy macie dalej sojusze, wiadomo, z Moskalami i Mecklenburgią. Ja będę tutaj z wami. Czyżbym widział? To jest to do Dolna Saksonia. Gdzie jest Dolna Saksonia? Co jest częścią Dolnej Saksonii? Hamburg, Lauenburg i Lüneburg, czyli te 3 prowincje. No więc pomyślmy, kto mógłby być naszą trzecią. Moglibyśmy nawet wziąć Burgundię za rywala, Bawarię, Saksonię, Polskę. To jest rywalem Polski. Węgry i Moskwa. Moglibyśmy pewnie nawet Danię wziąć już. A, możemy nawet Danię. No. No gdyby nie ta Moskwa, powiem szczerze, to można byłoby już myśleć o kolejnych krokach. Tutaj widzę, że wy walczycie z kolonią Liège. No nic, tak czy siak, dzięki, trzymajcie się i zobaczymy się tym razem. Hej!